Witaj wszystkich, witaj z powrotem do naszego kanału. Dzisiaj musimy nurkować. To fascynująca i interesująca scena. Jeśli wszyscy ludzie nagle znikną z powierzchni Ziemi, wyobraź sobie pierwotną scenę. Po zniknięciu ludzi, gdy elektrownie paliwa kopalne przestały działać, światła miasta stopniowo wygasły. Tylko elektrownie wodne wykorzystują ciągły strumień wody, aby nadal wytwarzać energię elektryczną, podobnie jak wczesne generatory Lake Mead w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie ma działania pomp wodnych, które zwykle odprowadzają wody podziemne, podziemne systemy transportu, takie, jak metra, zaczą się zalać. Zwierzęta domowe, które zostają w domu, umierają z powodu głodu i pragnienia, a miliardy zwierząt rolnych. Będziesz stawić czoła tym samym przeznaczeniu, ludzkim opieką. Z czasem elektrownie jądrowe upadną się z powodu braku wody chłodzącej, co może powodować wybuchy i wycieki radioaktywne. Jednak natura wykaże niezwykłą odporność i skutecznie reaguje na zanieczyszczenie. Rok po wyginięciu ludzkiego satelity na orbicie zaczął upadać, oznaczając początek stopniowego powrotu Ziemi do naturalnego stanu. Powietrze będzie czystsze. Widność w wielu obszarach miejskich znacznie wzrosła, a miasta takie jak Dubaj i Las Vegas będą powoli połknąć ekspansją duniów piaskowych przez wieki. Bez regularnej ręcznej konserwacji zaczął się pogarszać znaczne budynki, takie jak wieża Eifla i stalowy most. Urbanizowane obszary będą stopniowo zastąpione rozległymi bagnami i lasami, a migrujące zwierzęta i drzewa przywrócą utracone siedlisko, ponownie dostosowują się do dzikiej zwierzęty po tysiącach lat. Tylko kilka znanych budynków takich jak piramidy egipskie, Wielki mur Chin, stanie się naszym cichym pomnikiem na przekraczanie ziemi. Plastyczne butelki i szklane fragmenty będą ostatnią śladami naszej cywilizacji, która stopniowo zniknęła przez miliony lat. Ta sytuacja zachęca nas do głębokiego zastanowienia nad naszymi relacjami z Ziemią. Chociaż Ziemia pokazuje niesamowite zdolność do odzyskiwania i dobrobytu bez ludzkiej obecności, przypominamy nam, że nasze przetrwanie i dobrobyt zależą od niego. Powinniśmy nauczyć się pielęgnować i chronić nasze środowisko. Uznaj, że jesteśmy częścią subtelnego i wzajemnie powiązanego ekosystemu. Nie zapomnij zostawić swojego pochopenia i udostępniać się tym filmem w mediach społecznościowych i subskrybować więcej podobnych treści do następnego filmu.